Przepraszam. Tak? Co się stało? Powiedz. Przepraszam panią, ale zjadłem pani czekoladę. Nie! Dlaczego to zrobiłaś? To było moje całe życie. To był dla mnie bardzo ważny cały miesiąc. Zostałeś, zjadłeś... Spokojnie, zrzygam ci ją specjalnie na podłogę. Zapłacisz za to, co jej zrobiłeś. Zobaczysz. Obudź się, tak. Obudź się. Witaj. Wiesz, co zrobiłeś? Kim ty jesteś? Ja? Ja jestem mi bardzo przyjaciół. Jasne. Demon, ty jeden. Ja, demon? Chyba ty. Zjadłeś jej czekoladę. Zapłacisz za to. Zobaczysz. To było dla mnie całe życie. Bardzo cierpiałam przez ciebie. A ty tak po prostu to zjadłeś. Nawet nie pomyślałeś. To jest przykre i dla mnie też. Powinieneś nawet pomyśleć, kogo to jest. To było dla mnie bardzo ważne. Zobaczysz. Za to, co jej zrobiłeś, będziesz musiał zapłacić najwyższą cenę. To było bardzo dla niej ważne, ta czekolada. Nic dla mnie to nie znaczy, rozumiesz? Co? No właśnie, ta czekolada, to możesz ją tylko sobie kupić za własne pieniądze. Ale to było jej pieniądze, ona kupiła ją za własne pieniądze. No to kupi sobie ten, jakby idzie do pracy. A nie, wagaruje. Słucham? Wiesz, co ty mówisz? Słyszysz siebie? Tak, bardzo. Jesteś nienormalny, wiesz? Musisz cierpieć. Wszyscy tak mówią. To wiele znaczy. Zobaczysz za to, zobaczysz. Niam. Dla niej ta czekolada dużo znaczyła. Jak mogłeś to zrobić? Nie rozumiem ciebie. Jesteś okropnym człowiekiem. Czemu jej to zrobiłeś? To było dla niej całe życie, ta czekolada. Miałam ją zjeść sama, w samotności, własnym pokoju. Rozkoszują się jej smakiem, a ty tak po prostu to zjadłeś. Zobaczysz to. Zabiję cię. Zobaczysz. Nie zrobisz tego. Przecież mnie lubisz. Już nie. Już nie. Za to, co zrobiłeś, nikt cię już nie polubi.